ceny mieszkań będą rosły i to pewnie zaczną rosnąć trochę szybciej, dlatego że dotychczas jeszcze deweloperzy, którzy budowali, no budowali na gruncie kupionym jakiś czas temu. To, co w tej chwili widać, to jednak to, że cena zwłaszcza atrakcyjnych działek jest wyższa, czy znacznie wyższa niż parę lat temu. I oczywiście te mieszkania, które będą na tych droższych działkach budowane, no siłą rzeczy będą też nieco droższe. To nie jest efekt, który nastąpi natychmiast, ale on jest już wyraźny i myślę, że w ciągu paru lat na pewno ceny mieszkań będą na skutek właśnie wyższego kosztu, no musiały też rosnąć. Myślę, że tak 5-10% pewnie to ten wzrost może nastąpić. I mamy też inny efekt, to znaczy to, że się pojawia w ofercie więcej mieszkań droższych, prawda? To znaczy rynek, który jest mocny i który przyciąga nabywców także inwestycyjnych, on powoduje, że deweloperzy też umieszczają w ofercie mieszkania nieco droższe, prawda? W związku z tym ten tak zwany miks mieszkań no, wykazuje średnią rosnącą, jakby pomimo tego, że cały czas są w ofercie mieszkania tanie, bardzo tanie, tak? Ale jest też coraz więcej tych mieszkań drogich czy nawet luksusowych, tak? I to właśnie powoduje, że ta średnia cena będzie rosła. Wydajemy tak coraz więcej na mieszkania, przy czym ten taki najbardziej interesujący chyba trend, który widać, to jest to, że dużo mieszkań jest kupowanych na cele inwestycyjne, tak? To znaczy osoby, które mają pieniądze po prostu w jakiejś większej ilości gotówki na rachunkach bankowych, coraz częściej traktują mieszkanie jako alternatywę do lokaty czy do innych form inwestycji, po prostu kupują mieszkania po to, żeby je wynajmować. To widzimy taki trend bardzo, bardzo wyraźnie i myślę, że on jest taki no, specyficzny, prawda, dla ostatnich lat, ponieważ jest coraz silniejszy.